Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w Skierniewicach. Dawno tutaj nie byłem. Kiedyś przyjeżdżałem niemalże co tydzień, bo taki był wymóg, bo minister Grabarczyk opieszał do autostrada 2. Ale zdążył. Na szczęście teraz niestety muszę mijać Skierniewice szerokim łukiem. Ale witam naprawdę przede wszystkim dlatego, że mamy przed sobą ciekawy okres wyborczy. Jak co 4 lata decydujemy za chwilę o tym, kto będzie zawiadywał naszymi duszami, finansami, naszymi inwestycjami, całym naszym życiem zewnętrznym, ale także będzie o tej jakości naszego życia mógł, w tej jakości naszego życia będzie nam mógł pomóc. Mówimy to wszystkich radnych samorządowych od szczebla gminy aż po szczebel wojewódzki, łącznie z kandydatem na prezydenta, wójta czy burmistrza. W tym wypadku chodzi nam o kandydaturę na prezydenta. Panie burmistrzu. Szanowni Państwo, kiedyś to ojczyzna zdecydowała, że ja przybyłem do Skierniewic i w złocistych otokach odbywałem służbę wojskową. A teraz najczęściej do Skierniewic ściąga mnie jedna osoba. To jest Dorota Rutkowska. Wielkie brawo. I zapraszamy Cię w środek, ale kilka słów muszę powiedzieć, bo my z Dorotą znamy się już od ładnych paru lat. I ona zawsze imponowała takim uporem i konsekwencją. Ten upór w pozytywnym tego słowa znaczeniu to właśnie konsekwencja. I gdy była wiceprezydentem Skierniewic, wiele razy rozmawialiśmy o tym, jak wesprzeć to miasto, które przecież jest stolicą subregionu w regionie łódzkim. Miejscem wyjątkowym, gdzie ta wiedza sadownicza, ogrodnicza Polski jest skoncentrowana i stąd promieniuje nie tylko na cały kraj, nie tylko na Europę, ale i na świat. I Dorota najpierw opowiadała mi o problemach, bo tym razem zastanawialiśmy się, do kogo zapukać, które drzwi otworzyć, skąd pozyskać pomoc i wsparcie. Zna większość problemów Skierniewic. Gdy namówiliśmy ją, a to wcale nie było takie łatwe, że... No właśnie, tak, to ci dwaj panowie mnie... Ale jeszcze najpierw cię namówiliśmy, żeby się kandydowała do Sejmu. To powiedziała, ale przecież ja jestem samorządowcem, ja powinnam pracować w Skierniewicach i dla mieszkańców Skierniewic. I wtedy powiedzieliśmy, pójdziesz do Sejmu, zobaczysz, gdzie można osiągnąć wsparcie dla samorządu skierniewickiego. I tak się stało. W których komisjach sejmowych pracujesz? Oczywiście samorządu terytorialnego i polityki regionalnej i spraw wewnętrznych. I spraw wewnętrznych. To tam zapada większość decyzji, która dotyczy naszych małych ojczyzn. Zdobyła dodatkowe kompetencje, kwalifikacje. Potrafi otworzyć każde drzwi. I teraz dało się namówić, żeby podjąć wyzwanie i walczyć o prezydenturę w Skierniewicach. To jest naprawdę dzielna kobieta. Jeszcze raz poproszę dla niej o otuchę. Może jeszcze chwila w takim oporze Dorota. Była taka uparta, że została posłanką. Raz, drugi. Teraz mam nadzieję, że ten opór będzie dalej towarzyszył jej działaniu i zostanie panią prezydent miasta Skierniewice.
teraz mikrofon jest twój. Dziękuję bardzo. My posłuchamy. Zapraszam. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałam, to ci dwaj panowie mnie namówili na kandydowanie na prezydenta miasta Skierniewice. Wszyscy wiemy, co spotkało Piotrka Łyżenia. Piotrek, jesteśmy z tobą. Mocno trzymamy za ciebie kciuki i wierzymy, że po prostu jesteś niewinny. A ja decyzję o kandydowaniu podjęłam tak naprawdę 10 dni temu. To była chyba jedna z najtrudniejszych decyzji w moim życiu. Ale moje miasto jest najważniejsze. Mieszkańcy tego miasta są dla mnie najważniejsi. I jeśli to oni zdecydują, że obdarzą mnie mandatem zaufania i zostanę prezydentem Skierniewic, to jestem gotowa zrezygnować z pracy parlamentarnej na rzecz pracy dla mojego miasta, dla moich Skierniewic. Postawiłam na Skierniewice już bardzo dawno, stawiam na nie dalej. Stawiamy na Skierniewice. Na dzisiejszą konwencję zaprosiłam moich kontrkandydatów. Nie wiem, czy któryś dotarł, bo nie widzę tutaj żadnego z panów, bo tak się składa, że w tym gronie 6 osób kandydujących na urząd prezydenta Skierniewic jestem jedyną kobietą. Troszeczkę zasugerowałam się takim apelem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego, na spotkaniu z samorządowcami w zeszłym tygodniu w Tomaszowie. Powiedział, właściwie apelował o taki wzajemny szacunek kontrkandydatów tej kampanii i powiedział, że tylko w warunkach konkurencji rodzą się dobre pomysły. Ja tak właśnie traktuję tę kampanię, traktuję tę kampanię jako kampanię na argumenty, na własne zdania, ale również jestem otwarta do dyskusji. I stąd to moje zaproszenie. Szkoda, że nikt nie dodał, chyba że któryś z panów jest, ale nie widzę. Bardzo żałuję, ale myślę, że to przesłanie moje dotrze do moich kontrkandydatów. Zaprosiłam też na dzisiejszą konwencję, wiem, że to jest bardzo gorący czas, ale samorządowców z sąsiednich gmin. Zaprosiłam wójtów, dziś Otuleja jest z nami, ale widzę, że jest również Danusia Kwiecińska, przewodnicząca Rady Powiatu Skierniewickiego. Pokażcie, Danusiu. W ten sposób chciałam dać wyraz woli takiej mojej współpracy z gminami naszego powiatu, z sąsiednimi gminami. Jak wiemy, projekty partnerskie są ogromną szansą rozwoju przepięknych okolic Doliny Rawki. Rzeki Rawki. Rawki, która została rzeką roku. A miasto niech będzie tym biegunem wzrostu. Nasze Skierniewice. Miasto naprawdę piękne, czyste, ładnie położone, dobrze skomunikowane. Zasługą między innymi pana ministra Cezarego Grabarczyka, teraz już w resorcie sprawiedliwości, ale do niedawna minister infrastruktury i to właśnie za jego czasów ta nasza piękna autostrada A2, do której docieramy ze Skierniewic w kilka minut i z drugiej strony dobra trasa S8. Jest jeszcze jeden mankament, który zniknie nam za kilka miesięcy, to jest kolej. Kolej, która przeżywa ogromną reorganizację, kolej, która przeżywa potężny remont. I to jest problem wielu Skierniewiczan dojeżdżających codziennie do pracy do Warszawy. Naprawdę z całego serca wszystkim współczuję, zresztą sama też jeżdżę koleją do Warszawy i wiem, ile to jest niedogodności. Ale dołożę wszelkich starań, ażeby te niedogodności niwelować do minimum. I mam nadzieję, że za te kilka miesięcy, kiedy remonty się skończą, bardzo szybko o tym zapomnimy i będziemy wiedzieli, że tak naprawdę leżymy w samym centrum Polski i
można powiedzieć, w samym centrum Europy. Poza Skierniewic w kilka godzin dojeżdżamy już do Berlina. Więc to jest nasz atut, to jest naprawdę nasze piękne miasto, o które warto zadbać. Proszę Państwa, ja opowiem króciutko o programie, który tak naprawdę musieliśmy stworzyć w ekspresowym tempie, bo decyzja o kandydowaniu zapadła 10 dni temu, więc musieliśmy wszystko zostawić na boku i zająć się naszym miastem, zająć się tym, co w najbliższej przyszłości może dla nas zaprocentować. A program opierałam na możliwościach krajowych, ale na możliwościach, które będą podparte potężnymi pieniędzmi z Unii Europejskiej. Proszę Państwa, to jest 400 miliardów na modernizację. To są naprawdę duże pieniądze dla kraju, które musimy wykorzystać. I jeżeli będziemy mądrze sięgać po środki, to one również są dla Skierniewic. I tutaj będę prosiła później pana marszałka województwa łódzkiego, pana Witolda Stępnia, aby o tych możliwościach nam troszeczkę opowiedział. Ten skok cywilizacyjny, który w ostatnich latach przeżyliśmy, musi również zaprocentować takim skokiem w Skierniewicach. Postawiłam na takie cztery priorytety. Po pierwsze, rozwój gospodarczy. Skierniewice jako to centrum rozwoju polskiego ogrodnictwa. Panie dyrektorze, zwracam się tutaj do pana profesora Franciszka Adamickiego. Instytut Ogrodnictwa jest naszą ogromną chlubą. Moim ogromnym marzeniem jest, aby właśnie w Skierniewicach powstało takie Centrum Rozwoju Polskiego Ogrodnictwa. Nasi naukowcy są gotowi do tych wyzwań i myślę, że wspólnie sobie poradzimy. Jeżeli wszyscy razem zawiniemy rękawy, to jest naprawdę możliwa rzecz do zrealizowania. Oczywiście inwestycje w infrastrukturę. Jesteśmy w koalicji od 8 lat z obecną władzą Skierniewic i decyzje, które tutaj zapadały również przy naszym udziale. Ostatnie 4 lata, znowu Piotrek Łyżel mi gdzieś zginął. Piotrek, jesteś? Z drugiej strony. No właśnie, Piotrek Łyżel był odpowiedzialny za inwestycje, jest nadal odpowiedzialny za inwestycje w mieście. I tak naprawdę wiemy, ile się wydarzyło i te inwestycje należy kontynuować. Potrzebne jest nam drugie przejście przez tory, bo mamy tylko jeden wiadukt. Ta komunikacja powinna być bardziej sprawna, ale również musimy skomunikować tereny inwestycyjne. Jest wiele, wiele jeszcze w tej kwestii do zrobienia. Punkty wsparcia dla przedsiębiorców. To jest też ważna rzecz, abyśmy współpracowali z przedsiębiorcami, którzy działają na naszym terenie. I otwieramy również nasze podwoje dla tych, którzy chcą uruchomić działalność gospodarczą. I oczywiście zielone światło dla szkolnictwa zawodowego, bo to jest też jeden z priorytetów naszego rządu, abyśmy wspierali szkolnictwo zawodowe. Następnym priorytetem to jest może hasłowo, ale tutaj jest dobrze mieszkać. Polityka prorodzinna i społeczna, żłobki, które będą w tych najbliższych latach takim jednym z najważniejszych zadań dla naszego rządu, będzie ogromne wsparcie i tutaj również Skierniewice powinny z tych możliwości krajowych skorzystać, ale również chcemy dać szansę tym, którzy będą próbowali sami zadbać o własne dzieci i uruchamiać jako stowarzyszenia właśnie tego typu placówki, a może również te większe zakłady, które zatrudniają wielu Skierniewiczan, zechcą pomyśleć o takich właśnie placówkach jak żłobki i przedszkola. To też jest jeden z priorytetów rządowych.
Uwalniamy kulturę i wzbogacamy ofertę kulturalną. Przede wszystkim potrzebna jest wizja kultury na kilka najbliższych lat, bo tylko w ten sposób będziemy mogli dostosować bazę. A jeżeli oddamy kulturę w ręce tych, którzy się na niej naprawdę znają, a my będziemy tylko wspierać tych ludzi, to myślę, że nam się uda. Jest naprawdę wiele kreatywnych osób w Skierniewicach, które już sięgają po środki zewnętrzne. Jeśli miasto zagwarantuje im wkład własny do takich właśnie projektów, to myślę, że będzie to naprawdę piękny efekt pracy ze wszystkimi ludźmi kultury w mieście. Ja deklaruję taką współpracę ze wszystkimi, którzy potrafią coś dla miasta dobrego robić. Rekreacja. Rekreacja w mieście i poza miastem. No właśnie. To jest to, żebyśmy tutaj lubili odpoczywać, tu spędzać wolny czas, ale żebyśmy mieli też takie możliwości. Leżymy w pięknym otoczeniu Polimowskiego Parku Krajobrazowego, rzeki Rawki i myślę, że jeżeli z gminami sąsiednimi będziemy dobrze współpracować, to mieszkańcy będą odpoczywali również w niedalekich okolicach. To jest kilka kilometrów, rowery, trasy rowerowe. Pomyślimy o naszym zalewie, bo już troszeczkę jest zarzęsiony i trzeba coś z nim zrobić i to miejsce powinno ożyć. Mamy piękny park zrewitalizowany. Już widzę, że Skierniewiczanie chętnie tam chodzą na spacery. Miejsc w mieście przybywa i będzie ich jeszcze przybywało. Planowanie przestrzenne. No bardzo duża część miasta nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Moje działania będą zmierzały w kierunku takim, aby uwolnić jak najwięcej terenów pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne. Naprawdę w Skierniewicach się dobrze mieszka. Następny priorytet, bezpieczne Skierniewice. Rozbudowa systemu monitoringu. To się pojawia w programach właściwie wszystkich kandydatów, ale tak naprawdę potrzebny jest nam monitoring na wjazdach do miasta. To są te punkty, które są najbardziej zagrożone i tam powinniśmy ustawić jeszcze kamery, żebyśmy wiedzieli, kto do tego miasta wjeżdża, bo policjanci mają z tym naprawdę dużo problemów. Program Prawo dla Każdego to jest rządowy program i tutaj jak najbardziej samorząd powinien w ten program również swoje kroki skierować, żeby każdy mieszkaniec mógł skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Edukacja i działania prewencyjne. Oczywiście są takie działania w mieście prowadzone, ale jest zagrożenie w cyberprzestrzeni, jest zagrożenie w internecie i tutaj potrzeba jest bardzo ścisłej współpracy z policją. Mamy już naprawdę dobrych fachowców, są gotowi prowadzić szkolenia i takie programy powinniśmy w Skierniewicach jak najszybciej uruchamiać. I jeszcze jeden taki punkt, który dotyczy bezpieczeństwa, to wsparcie budowy nowej siedziby policji. Wszyscy wiemy, w jakich warunkach pracują nasi policjanci. Ze strony rządowej, ja pracuję w Komisji Spraw Wewnętrznych, więc dosyć często z tymi tematami się spotykam, jest opracowany program standaryzacji komend policji. Skierniewice są w kolejce do budowy nowej siedziby. Mamy działkę, to jest własność policji i tam moglibyśmy te komendy rozpocząć budować. Mam nadzieję, że uda nam się przy wsparciu naszych kolegów. Panie ministrze, tutaj ukłon również do pana, bo rzeczywiście te drzwi będę musiała otwierać w różnych miejscach, ale bardzo, bardzo mi zależy, aby ta nowa komenda powstała, bo wtedy będziemy mogli mówić o naprawdę wielu, wielu działaniach na rzecz bezpieczeństwa naszych mieszkańców. I jeszcze jeden priorytet, aktywni mieszkańcy. Stawiamy na aktywnych mieszkańców.
A więc tworzenie i realizację budżetu obywatelskiego. On się pięknie udał Hani Zdanowskiej w Łodzi. Wczoraj mieliśmy okazję obejrzeć, jak sobie z tym nasza pani prezydent Łodzi poradziła. I ja, żeby nie wyważać już otwartych drzwi, na pewno skorzystam z doświadczeń tych, którzy już naprawdę prężne budżety obywatelskie realizują w swoich miastach. A myślę, że to jest świetna droga do tego, żeby naszych mieszkańców pobudzić do działania, aby mogli powiedzieć, czego tak naprawdę oczekują. Czas dla organizacji pozarządowych. Mamy ich w Skierniewicach naprawdę dużo. To jest tylko kwestia podania im ręki. Oni są naprawdę kreatywni, z ogromnymi pomysłami i to jest taka moja deklaracja. Współpraca, jeszcze raz współpraca z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz sportu, kultury, na rzecz pomocy społecznej. Ale myślę, że to właśnie od tej grupy bardzo wiele będzie zależało. Utworzenie Centrum Wolontariatu, czyli danie takiej możliwości młodym ludziom, tym ludziom, którzy bezinteresownie chcą się zaangażować w pomoc drugiemu człowiekowi, ale również w ten sposób zdobywają doświadczenia zawodowe, które będą dla nich bardzo, bardzo cenne w przyszłości i będą mogli je wykorzystać. I staże dla młodych w administracji publicznej. To też jest jedno z zadań rządowych i jak najbardziej z tego zadania będę chciała również skorzystać w Skierniewicach. W administracji publicznej, odbycie takiego stażu w administracji publicznej może zawsze zakończyć się zatrudnieniem, a na pewno da potężną dawkę energii i doświadczenia w dalszej pracy zawodowej. To moje priorytety, oczywiście bardzo w skrócie, bo dzisiaj nie jest pora na to, żebyśmy szczegółowo omawiali program, ale takie są założenia. Jestem również otwarta na szeroko rozumiane konsultacje społeczne, bo to jest bardzo ważne. Teraz, proszę Państwa, w zasadzie nie mamy szans na to, żeby zrealizować coś, czego nie uzgodnimy, czego nie przedyskutujemy w gronie większym, w gronie naszych mieszkańców. W tym momencie chciałabym się odnieść do projektu uzdrowiska. Kiedy pojawiły się pierwsze głosy na temat uzdrowiska, ja pracowałam w Urzędzie Miasta. Byłam wówczas wiceprezydentem i chyba to ja pierwsza pojechałam do Austrii oglądać właśnie takie nowoczesne uzdrowiska, nowoczesne obiekty, które znakomicie funkcjonowały. I na pewno byliśmy przekonani o tym i jesteśmy nadal, że wody termalne, które posiadamy w Skierniewicach, są naszym bogactwem i powinniśmy je wykorzystać. Obserwowałam działania samorządu i z ogromną niecierpliwością czekałam na prezentację ostatniego dokumentu, czyli studium przedinwestycyjnego. Ta prezentacja odbyła się w ubiegły piątek i muszę powiedzieć, że mojemu ogromnemu zdziwieniu nie było to studium przedinwestycyjne, tylko tak naprawdę gotowa koncepcja budowy prywatnego spa, wellness, jakbyśmy tego obiektu nie nazwali, skądinąd bardzo pięknego, ale moim zdaniem ona zupełnie wywraca całe myślenie o przyszłości naszej jako uzdrowiska. I tutaj musimy naprawdę postawić bardzo dużo pytań, bo jest to koncepcja przygotowana właściwie mam prawie taką pewność, że już pod konkretnego wykonawcę. Ma być budowana w partnerstwie publiczno-prywatnym, ale tak naprawdę nie wiemy, jakie z tego korzyści miałyby wynikać dla miasta. I tutaj właśnie jest pole do przede wszystkim sprawdzenia tej drogi dochodzenia do takiej właśnie inwestycji, ale również tu jest ogromne pole do konsultacji z mieszkańcami. Potrzeba mieszkańcom dużo wiedzy na temat uzdrowiska, ale z taką propozycją, jak zaproponowano, jaką przedstawiono w piątek, ja nie do końca się zgadzam.
Następna rzecz, którą pod te konsultacje społeczne włożyłam, to jest właśnie nasze Centrum Rozwoju Ogrodnictwa. Panie Dyrektorze, integracja środowisk zainteresowanych realizacją projektu. Dobrze obydwoje wiemy, że naprawdę potrzeba nam wiele, wiele osób, które w to uwierzą i myślę, że damy radę. Następna rzecz, rozwój przedsiębiorczości. Po pierwsze, przyjazny urząd, kreatywni przedsiębiorcy, potrzeby rynku pracy. I tutaj ukłon w kierunku pana dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, bo to on najlepiej wie, jakie są te potrzeby rynku pracy. Jeżeli my dołożymy przychylność urzędu i włączymy w to naszych kreatywnych przedsiębiorców, to myślę, że ten rozwój przedsiębiorczości mamy zagwarantowany. I jeszcze jedna rzecz, debaty o przyszłości. Debaty o przyszłości to według mnie spotkania z mieszkańcami, środowiskami, ośrodkami opiniotwórczymi w mieście, ale również w całym powiecie. Bo tak jak powiedziałam na początku, tylko w partnerstwie nasza siła i sami jako ta malutka kropka na mapie Skierniewice nie damy rady. W tej najbliższej perspektywie finansowej będzie się liczyła współpraca. Z mojej strony w tym momencie to wszystko.